Co dalej z pandemią? Co szykują nam globaliści? Dokąd prowadzi gospodarczy krach wszechczasów? Tak nam wieszczą. I wiele wskazuje na to, że dokładnie tak będzie. Czy Rosja użyje broni atomowej? Czy to, co dzieje się na Ukrainie, to jest zmierzch tej wojny, to, co obecnie dzieje się na Ukrainie? Czy przeciwnie, to jest dopiero zarzewie prawdziwej wojny. Wojny, która obejmie nie tylko nasz region, ale cały świat. To są te pytania, które spędzają sen z powiek nam wszystkim. My oczywiście nie jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą o wszystkim, ale dzięki kontaktom Tomka Budzyńskiego u takich ludzi jak Richard Kemp, były szef wywiadu brytyjskiego, a także w wielu innych miejscach. Oczywiście jest takich ludzi więcej. Nie o wszystkich możemy mówić. Dokładnie 29 października mamy premierę naszej najnowszej książki Strefa zgniotu. Skąd ten niesamowity tytuł? Dlatego, że analitycy amerykańscy George Friedman i obecny szef CIA William Barr dokładnie tak nazwali Polskę. W swoich raportach do swoich zwierzchników nazywają Polskę strefą zgniotu. Czy wygląda to dobrze? To nie jest pytanie podchwytliwe, Państwo znacie odpowiedź na to pytanie. Przedstawiamy tutaj w książce rzeczywistość taką, jaką jest. Ale nie siejemy defetyzmu. Dajemy też nadzieję. Pomagają nam przy tej książce różni ludzie. Też Boży Kapłani, tacy jak Dominik Chmielewski, wiele innych postaci, które wspierają nas w naszej pracy i nie o wszystkich możemy mówić. Ludzie wywiadu, ludzie, którzy zajmują się analizami geopolitycznymi, ludzie, którzy wciąż pracują w Tomka Filmie, w ABW. Przedstawimy tą Państwu tę książkę już niebawem, a bezpośrednio po tym programie rozpoczynamy przedsprzedaż. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.